Parabantri Sira, Sara Harmandri Shariva, Sarabandu, Surio Vandri Sara, Parabantri Shariva, Ojcze, ja wywyższam Ciebie na tym miejscu. Jezu Chryste, dziękuję Ci za tych ludzi, którzy tutaj przechodzą. Dziękuję Ci za tych ludzi, którzy słyszą głos Ewangelii. Dziękuję Ci, Jezu Chryste, za to, że Ty docierasz do ich serc. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że Ty ich przekonujesz o życiu, o sprawiedliwości, o sądzie, o grzechu. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że Ty będziesz mówił tym ludziom, jakim jesteś wspaniałym Bogiem, że będziesz kierował ich do poznania prawdy, do poznania Ewangelii o Jezusie Chrystusie, do poznania historii o Jezusie Chrystusie, człowieku, który żył tutaj 2000 lat temu na ziemi, ale człowieku, który był zrodzony z Boga, który był Bogiem, który był człowiekiem tak jak Ty i ja, ale był kimś więcej. On wypełnił swoje zadanie. On został posłany przez Boga Ojca tutaj na ziemię, żebyś Ty i ja mogli dzisiaj żyć. My dzięki Jezusowi Chrystusowi mamy dzisiaj życie wieczne. Ty dzisiaj też możesz mieć życie wieczne. Jezus Chrystus nie umarł na krzyżu Golgoty tylko dla mnie. On umarł dla każdego człowieka. Jeżeli uwierzysz w Jezusa Chrystusa dzisiaj, możesz zostać zbawiony. Jeżeli uwierzysz i wyznasz swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem, to naprawdę na nowo się narodzisz i zrozumiesz wtedy tą prawdę, którą do Ciebie dzisiaj mówię. Jezus Chrystus jest prawdziwy i realny. On chce mieć dzisiaj z Tobą relację. Nie zamykaj swojego serca, nie zatwardzaj swojego serca. Jeżeli usłyszysz ten głos, otwórz swoje serce na poznanie Jezusa Chrystusa. Otwórz swoje serce na poznanie, kim On jest dla Ciebie. Może być Bogiem, który mieszka gdzieś daleko, ale może być też prawdziwym i realnym Bogiem, z którym możesz mieć na co dzień relacje, który może mieszkać w Twoim sercu. Jezus Chrystus mieszka dzisiaj w moim sercu poprzez Ducha Świętego i może także zamieszkać dzisiaj w Tobie. Jaka jest Twoja decyzja? Jaką dzisiaj podejmiesz decyzję, to zależy od Ciebie. Ale wiedz jedno, Jezus Chrystus jest prawdziwym i realnym Bogiem. To jest Bóg życia i Bóg prawdy. Nie ma życia. Życie za życie. Tak mówiono. Życie za życie. Jezus oddał życie za Ciebie. Czy w to wierzysz? Czy wierzysz w to, że Jezus Chrystus umarł za wszystkie Twoje grzechy? Jeżeli tak jest, to dzisiaj mogę Ci powiedzieć jedną prawdę. Jezus Chrystus może zamieszkać w Tobie. Możesz być dzisiaj odrodzonym z Bożego Ducha, nowym człowiekiem, prawdziwym i żywym. Nie musisz być na tej ziemi jak chodzący trup. Nie musisz być jak zombie. Możesz być żywą istotą, prawdziwą istotą. Możesz odrodzić się i być żywy, prawdziwy w Królestwie Światła. Jezus Chrystus chce dzisiaj mieć z Tobą relację. On już uczynił wszystko. Zostało wykonane. Wykonało się na krzyżu Golgoty. Zbawienie się wykonało. Czy wierzysz w to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał w ciele? Czy wierzysz w to? Tak Ciebie się pytam. Jezus Chrystus zmartwychwstał prawdziwie i zasiada teraz po prawicy Ojca. Ale jest też realny na tej ziemi, w ludziach, którzy wierzą w Jego imię. W ludziach, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, mieszka Duch Święty. I to moc Ducha Świętego może dzisiaj sprawić, że zostaniesz uwolniony i uzdrowiony. Możesz dzisiaj pojednać się z Jezusem Chrystusem osobiście. On puka do Twojego serca i mówi: klamka jest po Twojej stronie. Otwórz mi drzwi, a będę z Tobą wieczerzał na wieki. Otwórz drzwi, a poznasz, jakim prawdziwym jestem dobrym i kochającym Bogiem. To nie jest staruszek, który siedzi na tronie. To nie jest Bóg z brodą. To jest dobry Bóg, który chce realnej, dobrej zmiany dla twojego życia. To nie jest człowiek, którego znasz tutaj na ziemi jako twojego tatę ziemskiego. Bóg nie jest Bogiem, jaki sobie wykreowałeś w swojej głowie. To jest żywy i prawdziwy Bóg, Stwórca wszystkiego. To jest potężny Bóg Wszechświata. I ten Bóg chce mieć dzisiaj z tobą relację poprzez Jezusa Chrystusa. Przyjmij to. Możesz dzisiaj spotkać się ze swoim Stwórcą. Już dzisiaj możesz mieć pewność zbawienia. Amen.